Ostatnio telewizja publiczna zrobiła koncert solidarnie z Ukrainą i tam miało miejsce no, pewna sprzeczka między artystkami o wynagrodzenie. I mam do ciebie takie pytanie, czy po prostu artyści powinni za takie koncerty brać wynagrodzenie? Wiesz, trudno mi oceniać sytuację, co artyści powinni robić. Ja bardzo nie lubię rozmawiać o tym, co ludzie powinni robić. Każdy ma swoje sumienie, ma potrzebę swojego serca i chyba jednak odpowiem w ten sposób, że jak sami o siebie zadbamy, każdy o swoją przestrzeń i zapukamy do wyrzutów sumienia, to każdy odnajdzie tą odpowiedź, co robić powinien. Ja wiem, co ja bym zrobiła, ale ponieważ nie brałam udziału w takim koncercie, dopiero takie koncerty na rzecz wszystkich potrzebujących związanych z sytuacją w Ukrainie, dopiero będę w takich koncertach brać udział. Doskonale wiemy z moim managementem i z moim zespołem, jak należy się zachować, więc na pewno będziemy tam po prostu sercem, nie myśląc o żadnej gratyfikacji. A no właśnie, bo tutaj troszeczkę uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak to wygląda od strony praktycznej, z jakimi rzeczami spotkałaś się, z jakimi sytuacjami się spotkałaś, jeżeli chodzi właśnie o koncerty charytatywne, o koncerty, które, z których dochód jest przeznaczony na jakiś zbożny cel? Generalnie koncert charytatywny sam w sobie chyba zawiera i pytanie, i odpowiedź. Jest to koncert charytatywny. W związku z tym myślę, że wypowiadanie się na temat tego, co ludzie robią i jak postępują, byłoby z mojej strony bardzo nie na miejscu. Jeżeli my bierzemy udział w takich akcjach, to dokładamy się pod każdym względem do całej sytuacji. Dajemy z siebie i serce, i emocje, i nasz czas, i zaangażowanie. Pomagamy, wspieramy i spełniamy prośby i oczekiwania organizatorów. A to, co robią inni ludzie, w ogóle naprawdę mnie nie interesuje.